Poznajcie Marcela, czyli najwyższego Polaka. Siemanko. W dzisiejszym odcinku zobaczycie świat, w którym bez poczucia wyższości czy pogardy patrzy się na wszystkich z góry. Dowiecie się, z czym wiąże się tak wysoki wzrost, dlaczego w autobusie Marcel zawsze siada z tyłu i od razu mówię, zmieściłby się także z przodu. A na końcu zadamy mu... Konkretne pytanie. Marcel, czy twoje przyrodzenie jest tak samo duże jak ty? I dlatego właśnie wybraliśmy się do Legnicy. Zapraszam do oglądania. Marcel, jaki masz wzrost, powiedz mi? 2,22. Tak, 2,22, 20 lat. 20 lat. 20 lat. To trzeba zaznaczyć. Genetycznie jesteś jakby 28-latkiem. 28-latkiem, tak? Ponieważ mój organizm, ciało jest rozwinięte na starszą osobę, nie? Dlatego tego jesteś też tak pewny, że raczej nie będziesz już rósł. Jestem pewny, bo już od dwóch lat, jak nie, no od dwóch lat będzie, że już nie rosnę. Nie? A w twojej rodzinie, twoja mama, twój tata, jak oni mają wzrost? Mama ma 1,84 m. Mhm. A tato ma 1,97 m. A, okej. Okay. Czyli też jest całkiem wysoki. A to wynika ogólnie, jak tak zagłębiłeś się w temacie, z jakiejś anomalii, jakiejś może nawet choroby, że jesteś taki genetycznej, wysoki? Po tacie, bo mój tato nie żyje. A jak ona się nazywa? Marfana. Marfana? No, zespół Marfana. To powoduje, że rośniesz. Giętkie kości, giętkie stawy, choćby nawet wzrost wysoki. A czy poza wzrostem giętkich kości to się objawia jakieś jeszcze w inny sposób? Coś, nie wiem, że te osoby krócej żyją. Generalnie krócej żyją, bo tak? To wszystko na serce siada, nie? Dlatego właśnie mam problemy zdrowotne z sercem. Przekichane, przykre to jest. Do 30 roku życia. To jest taka średnia życia osób z tą chorobą. To jeszcze, wiadomo, zależy od osoby, ile ma wzrostu. A twoja mama? Bo też jest całkiem wysoka, nie? Ona jest z natury wysoką kobietą. 1,84 m, czyli też jak na kobietę bardzo wysoka. Bardzo wysoka, nie ukrywajmy, No, mamy tutaj akurat kobietę za kamerą, która ma 1,57 m, 1,58 m? To patrząc tak ogólnie rzecz biorąc, no to rówieśnicy w moim wieku tak właśnie wyglądają. Troszkę może faktem troszkę wyżsi od koleżanki, ale no. Widzę, że masz mega dużą stopę. Jaki to jest rozmiar buta? 49,5. 49,5. I takie buty kupujesz na zamówienie, czy da się je w sklepie kupić? W sklepie stacjonarnie nigdzie takich butów nie kupisz. A, czyli typowo na zamówienie? Nigdzie. W sensie tylko przez internet. Aha, przez internet się da. Tak, taki rozmiar można na spokojnie znaleźć. A z ciuchami generalnie jest problem, żeby... Z ciuchami, no z długimi spodniami to zależy, ale no to no są zawsze czy krótkie. Teoretycznie te kostki są na wierzchu, nie? Koszulki krótkie, no to pan Golicho. No tak. Spodenki tak samo, no ale gdzieś jakieś dżinsy czy takie spodnie znaleźć, na mnie to jest niewykonalne. W sensie wszystko trzeba by było na miarę robić, nie? Przy twoim wzroście twoja waga to jest ile? Bo wy jesteś bardzo szczupły generalnie, no nie? No to zgadnij. Jak ja miał zgadywać? No. Stówę pewnie gdzieś. To troszkę za mało. Ale to sporo za mało? Czy tak już no, jesteś tak solidnie, blisko? No. Solidnie za mało, czyli 110, coś tego typu? Za mało. 120, dobra. Tak. 120 kg. Znaczy waży, no tak. Ale to jest niesamowite, bo totalnie jakby nie widać tego po tobie. Miałeś jakieś problemy z tym, że tak szybko twoje ciało rosło? W sensie... Plecy, stawy, kostki. To wszystko jak człowiek rósł, to jak gwałtownie ci kości się rozciągają i rosną, no to jest dramat jeszcze. Ból. No tak, jeszcze jako dziecko człowiek biegał, kopał piłkę. Zmęczony, wiadomo, to ciało, organizm wyczerpany po całym dniu. No i człowiek wracał, jak się położył, to cały dzień przeleżał później, nie? A nadal masz jakieś takie bóle związane z tym? Teraz nie, właśnie odkąd stanąłem w miejscu, już no, nie rosnę. Czujesz się lepiej? Jak nowonarodzony, czuję się lepiej niż dziecko, to jest śmieszne. Czuję 20 lat, czuję się lepiej niż dziecko, które ma 13, 14, 15 lat. A to ciekawe, rzeczywiście, my zawsze mamy odwrotną sytuację, właśnie, że jak jesteśmy dorośli, to zaczynamy odczuwać pewne bóle, a u ciebie jest odwrotnie. Tak. A czy z twoim wzrostem jakby idzie łatwo znaleźć pracę na tej zasadzie, w sensie dyskwalifikuje cię to pewnie w niektórych zawodach, nie? Dosyć... Teoretycznie rzecz biorąc, to ze wszystkiego mi wyklucza. Przez chorobę, aha. Bo czyli... serce i nie mogę mieć dużego wysiłku. Tego nie czuć. To jest taka, jak te lekarze mówią, bomba tykająca, nie? Że trzeba robić badania bieżące, żeby wiedzieć w jakim stanie, jak to wszystko wygląda w środku. Okay. I dopiero można stwierdzić, na jakim etapie tej choroby człowiek dopiero jest, nie? A rozumiem. I na ten moment generalnie na ten jest moment, wszystko okej. Okay. Na ten moment właśnie, no, odpukać jest wszystko okej, nie?
Super. Ja się nie pytałem, ty masz braci może, albo siostry? Jedynakiem jestem. Jedynakiem jesteś, aha. Z tego powodu bardzo cieszę. No, no nie, to jest plus, to jest plus. Widzę, że ja do sufitu mam dosyć daleko, nie? Ale ty no prawie, tak. No, dużo nie brakuje, no abyś był. To jest kuchnięcie, nie? Tak, to tak. Tutaj jak przechodzisz ogólnie przez pokoje, to zawsze schylasz głowę. To dobrze. Jest ogólnie no to, no standard. No to jest standardowo, ale to już jest taki nawyk, nie? Za nami generalnie jest twoje łóżko, bo to ludzi też bardzo ciekawi, jak ty śpisz. W sensie, masz normalne łóżko, normalne tak naprawdę, łóżko. Nie? Czyli tak po długości tutaj się cały mieścisz. W sensie, no to jak rozłożę sobie połówkę, tak? No to śpię sobie ewentualnie na skos. Jak mi wadzi na nogi. No tak, po skos jest troszkę większy. To skos. No. I to normalnie ci starcza tak, w takim pewnie, wypadku. Pewnie, że tak. I to jest wystarczające. Myślałem, że jakieś łóżko na zamówienie nie, masz albo coś takiego. Ale zazwyczaj tak właśnie myślę, nie? Że wszystko ma na zamówienie. Spodnie, ciuchy, wszystko. Tak. A to niekoniecznie takie myślę. Nie, naprawdę. Bo prysznic to chyba jest ciężej, nie? Jak on jest taki zabudowany na przykład. Zazwyczaj jak gdzieś jestem właśnie i jest budowana deszczownica już, nie? Że nie można wziąć słuchawki do ręki. Tak. No to... Musisz kucać po prostu. Muszę kucać. Nie mogę w ogóle, nie mam jak się wymyć, naprawdę. Nie mam jak się wykąpać, bo to męczące jest wszystko, nie? Tak. Że człowiek tutaj się musi schylać, tutaj jeszcze się gdzieś napieniać. No. A tak to człowiek sobie usiądzie elegancko w wannie, się opłucze, namydli, nie ma tematu w ogóle. A, okej. Jest wszystko elegancko. Przenieśmy się w miejsce, w którym Marcel spędził sporą część swojego życia, czyli na grze w koszach. A nawet mam, zobacz, buciki te Jordany? Tak, to są Jordany chyba. Przecież nie jestem, nie byłem nigdy koszykarzem takim profesjonalnym. Tak. W porównaniu do ciebie, bo ty byłeś, nie? Byłeś no, w Treflu Sopot grałeś. Treflu Sopot, no. Tak. Ale w młodzieżówce to było, czy to już było? W młodzieżówce, W 18, U19. Wracając do twojej choroby, to właśnie ona była powodem, dla którego musiałeś skończyć z koszem. W 90%, jak nie więcej, to, no to tak, to właśnie przez to, nie? To się mija z celem, nie? Ja gram, potem jestem chory, wiadomo, że to jest już wykluł z automatu z tej gry, tak. Jako koszykarza, a co dopiero właśnie z etapami późniejszymi, nie? Przechodzenia tej choroby. Właśnie ta postura, tak? Te giętkie stawy, to wszystko. A wytłumacz mi, o co chodzi z tymi giętkimi stawami? Na czym to polega, że one... A że w drugą stronę potrafisz to jakby odbijać? Tak, że ja nie wszędzie, ale w pewnych miejscach na ciele, jak i na palcach, tak i... No, one różne, są bardziej tak? Takie giętkie w obiektu, elastyczne. No na przykład palce, że mogę sobie wyginać koniuszki, jak chcę. I nie czuję w ogóle, jakbym kości nie miał. Aha. Widzisz, no parę to lata. Jak żelek. Postaram się też to z daleka, no, czyli rzucałem coś, ale... Będzie wstyd, jak trafi za pierwszy. Tak. O, jest. Pierwsza, jakaś tam weszła jedna, no. Ciekawi mnie jedna rzecz ogólnie. No. To, że masz taki wzrost, to no. Na pewno ogranicza cię to też w niektórych aktywnościach. Na przykład, nie wiem, park rozrywki. Już tyle razy miałem jechać, nigdy nie pojechałem, bo tam jest dosłownie na palcach jednej ręki mogę policzyć atrakcje, na które bym mógł wejść, nie? Kolega mi pokazywał filmik, jak pojechał do Energyland i była jakaś kolejka. Że zjeżdżał i tak. Przez jakiś tunel musiał przejeżdżać. No to prawie tymi stopami, co mu wisiały, zahaczył o to, nie? To ty byś dwa razy Ja bym nogi stracił totalnie, bym w ogóle wracał bez stóp i bez nóg, nie? No. Na Wesołym Miasteczku zawsze, nie wiem czy kojarzysz, były takie rozkładane, nie wiem czy to były karty. Takie elektryczne, na z antenką. No to na tym jeszcze się załapałem kiedyś, żeby pojeździć, ale na go kartach nigdy nie byłem, nie? Nigdy nie jeździłem na takim profesjonalnym torze, nie? Masz jakąś pracę, która ci się marzy właśnie ze swoim wzrostem? Jaka mi się marzy? Tak. Pewnie. Moją pracą marzeń jest siedzieć w domu, pić dobre whisky i patrzeć na konto, jak pieniądze przypływają, nie? To jest praca marzeń i myślę, że każdy by taką pracę chciał. A tak szczerze teraz mówiąc, no to myślę, że no gdzieś na pewno taka szykówka poszła w postawkę, nie? Myślałem, że człowiek będzie pracował nad sobą, będzie coraz lepiej i gdzieś później pójdzie do góry, gdzie za to będą jakieś pieniądze. Nie mówię, że od razu jakieś konkretne, ale małymi krokami by to się stało właśnie tym, że gdzieś chciałbym tym dojść, nie? Rozumiem. No niestety zdrowie ważniejsze, jak to się mówi, nie? Przeważnie tak bywa. Ze sportowcami to jest tak, że jak masz plan A, czyli to, co robisz i kochasz, tak. No to później musisz być szarym człowiekiem, plan B, nie? Troszkę taki jest, ale tak. Zawsze idzie się odgrzebać i znowu znaleźć sobie inny plan A, wiesz, co chodzi, taki tak. Porządny. Ajej. Przejdźmy do czegoś pozytywniejszego. No. Gdzie widzisz zalety bycia tak wysokim? No to z plusów na pewno jest, który pierwszy się rzuca do głowy, tak. To, że wszystko widzisz, to jest raz. To, że na pewno się w jakiś sposób wyróżniam, sam ze sobą się teraz dobrze czuję z tym wzrostem. No podawanie wszystko z góry też można.
Co w sensie można? Branie. A, tak, tak, tak. Z górnych półek. Z górnych półek. Nawet miałem taką pracę. Nie potrzebujesz drabin tak naprawdę. Tak. Nawet miałem taką pracę, że była właśnie, był potrzebny wzrost, nie? Tak. Że z półek na półki trzeba było poprzestawiać, niektórzy na drabinki stawali, gdzieś tam po jakichś szafkach się drapali, a ja tylko tą rękę wystawiłem. W ogóle zawsze się zastanawiałem, czy jest możliwe, żeby zrobić ci coś takiego. Co prawda ja bym chyba niemożliwe, ale no. Emilka to no. już by była w stanie ci po prostu pod nogami, pod nogami tak przejść. No. Jakby, no, może coś mogło być. Byłaby taka możliwość, nie? Jak tak. w bajkach zawsze. Jesteś w stanie tak po prostu wsadzić tą piłkę? Nie, tak nie. Tak, nie, tak nie. Ale bliziutko jesteś. No i ci, tak naprawdę... Tak cię mogę dobić ewentualnie. No. Zobacz. Ja mam mniej więcej tak. Nie ma siły. Siły. Słabe śniadanie jadła. Teraz jeszcze spróbuj rzucić za trzy, bo się za nie trzy? O. O Jezu, że się teraz dali mi wyzwanie. Spokojnie, to tylko krótkie przypomnienie, aby zostawić lajka pod tym filmem. W ten sposób najbardziej wesprzesz moją pracę. Dzięki. O, czy jak to ma? No. Idziemy do centrum, aby pokazać wam, z czym także wiąże się tak wysoki wzrost. Generalnie się mieścisz jako tako, nie? W tym golfie, mimo że to jest mały samochód. Co prawda nogi, bo musisz mieć tak, nie? Nie ma żadnego problemu. Żeby przemieszczać się samochodem, nie ma problemu. Nie, nie, żadnym. Nie ma, żadnym. Jako pasażer, jako kierowca nie ma żadnego problemu. A jeżeli chodzi o jakiś taki transport publiczny, nie? To masz trudności z przemieszczaniem się autobusem na przykład? Jest coś takiego, że musisz mieć uchyloną głowę, jak jesteś w autobusie? Z autobusem to jest śmieszna, historia, bo zawsze, odkąd jeżdżę autobusem, a jeżdżę nim bardzo długo, tak. To nigdy nie wsiadam ani w pierwszych drzwiach wyjściowych, ani w drugich, tylko zawsze na samym tyle wsiadam. Ale to z powodu wielkości? Nie, dlatego, nie. Dlatego, że z tyłu tak się ludzie nie gapią na mnie, jak wsiadam, a jednak na tym środku jest taki dyskomfort. Nie? Jak jest jeszcze dużo ludzi w autobusie, to jest taki wow, człowiek stoi, patrzy w telefon, bo nie wie, co zrobić. Nie zawsze, ale są takie sytuacje. No. I później... Czujesz ten wzrok po prostu ludzi, nie to jest takie nieprzyjemne. Czy się ruszysz, stoisz, to zawsze czujesz ten wzrok na sobie, nie? Prosto jedziemy? Czy w prawo? Na rondzie w lewo pojedziemy. A, na rondzie w lewo, okej. Okay. Czyli jednak wzrost przyciąga bardzo. Tak, tak. I to jak bardzo mogliśmy doświadczyć już na samym początku. Przechodnie zagadywali, pytali o zdjęcia i to niestety także część życia najwyższego Polaka. Tak. Mój syn miał 1,90 m, ale... Do widzenia. Wszystkiego dobrego. No i tak właśnie jak mówiłem, nie? No, tak właśnie jak mówiłem. Ale to nie jest nic złego, właśnie takie podejście jest okej. Okay. Tutaj w Legnicy to już ludzie rzadko co kiedy podchodzą teraz, tak szczerze ci powiem. Jak wyjadę, pojadę gdzie indziej, ludzie mnie nie znają, zobaczą faktycznie, że taki wysoki, a jeszcze nie daj Boże, jak faktycznie stoję koło osób takich bardzo, bardzo niskich, no to jest jednak bardzo zauważalne, nie? No. Przypominam jeszcze raz, że ja mam 1,85 m, nie? Nie jestem wcale niski. To znaczy jestem wyższy na prawie 40 cm. Tak, 40 cm różnicy. Tak jest. Znowu się patrzeli, a generalnie masz jakieś takie ciężkie sytuacje związane z tym, że właśnie ludzie ciągle na ciebie patrzą, nie wiem, podchodzą, męczą cię? Kiedyś to było moim takim największym chyba kompleksem, nie? W sensie kompleksem, no ten wzrost. Czy w szkole, nawet jak byłem mały, to zawsze gdzieś się ktoś musiał śmiać, nie? Potem gdzieś jak zawsze dzień poszedłem, to musiał ktoś gadać, patrzeć się, wyzywać czy cokolwiek. Ale z wiekiem wiadomo, że to przychodzi, nie? Jeżeli chodzi o randki z dziewczynami, nie? No. To zwracasz uwagę na wzrost tych kobiet? No nie, no wiadomo, 1,50 m, 1,60 m. No to no jest trochę, to niezręcznie wygląda i niekomfortowo tak by człowiek się czuł, nie? W sensie inaczej, no to, że ja bym ją kochał, ja ona mnie, no to jest jedno. I my to wiemy. Ale tak. Osoby, które tak by przychodziły i patrzyły na nas z boku, to nieraz były takie sytuacje, że jak człowiek miał brodę, w sensie ja miałem brodę, gdzieś tam kaptury założone na głowę, no to wyglądało to i były takie sytuacje, że podchodziła babka czy jakiś facet i mówiła, że ładna ma pan córeczkę albo tego, albo brata, nie? Tak, ale dla ciebie to nie ma jakiegoś tam większego wpływu. Nie ma. To nie wpływa na to nic. Rozumiem. Okay. U kobiet jest znowu inaczej, bym powiedział. Dla nich bardzo istotny jest ten wzrost, dlatego myślę, że twój wzrost jest takim atutem akurat, bo dziewczyny to lubią wysokich. Zauważyłeś to u siebie? Może nie, że każda dziewczyna jest zainteresowana mną jako sobą, czyli moją osobą, tylko bardziej właśnie tym wzrostem. Czyli jest to troszkę tak, że oni z ciekawości do ciebie podchodzą prędzej, a potem się okazuje, że nie przyszli w takiej powiedzmy miłosnej atmosferze, ale tylko też, raczej ciekawostkowej. Ale nie wszystkie sytuacje, bo też bywa tak jak mówisz właśnie, że takie sytuacje też mają miejsce, że fajnie można gdzieś tam pogadać, a potem jednak chwilę tam... Do tej pory mam na przykład dwie takie osoby.
co kiedyś przypadkiem mnie zaczepiło, a do tej pory mamy kontakt, nie? I można powiedzieć, że wzrost ich przyciągnął, tak? Na początek, ale polubili cię na tyle, że zostały na dłużej. No to ciekawe, fajne. Miałeś kiedyś taką sytuację, gdzie sobie myślałeś, że jednak jeżeli mógłbyś, to nie chciałbyś otrzymać takiego wzrostu? No tak, no i to cały czas tak mam. To gdzie człowiek, że o tym teraz nie myślę, to... No jest, no chciałbym być wysoki, bo jest fajnie, to prawda. Nawet te 2,22 to jednak jest dla mnie trochę przesada, nie? No cóż, no ale no mówię, taki się urodziłem, taki jestem i taki będę, nie? No tak. A to jak mogę na to wpłynąć, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, nie? Tak. 2 metry chciałbym mieć i to mógłbym mieć. Tak. I bym był zadowolony, nie? Mhm. I jeszcze jakbym był zdrowy tak całkowicie, że zdrówko by się układało tak, jakbym chciał, to żeby było w ogóle pikobelowany fit. No. Byłoby superancko, nie? Można zawsze żyć. Mówię, dla mężczyzny lepiej w tą stronę niż drugą. Tak. Ja też sobie powtarzam, to mówię, zawsze mogło być gorzej. Człowiek jest prosty, nie jest powyginany, normalnie gada. Tak. No i to by było tyle. Ja ci, Marcel, bardzo dziękuję za to, że pokazałeś mi dzień w wielkim świecie. Tak. Jeżeli macie jakieś pytania do Marcela, których ja nie zawarłem w tym reportażu, śmiało piszcie je w komentarzu. Postaramy się razem z Marcelem na nie odpowiadać. Marcel ze swojego konta, jest ze swojego. No i to tyle. Jeżeli Wam się podobał materiał, pamiętajcie o lajku, o subskrypcji i do zobaczenia w następnym materiale, kiedy znowu pokażę Wam coś ciekawego. Siemano! Konkretne pytanie. Marcel, czy Twoje przyrodzenie jest tak samo duże jak Ty? Nie, ja myślę, że jest takie samo jak każdego innego, nie? Człowieka. Każdego innego faceta przynajmniej. Kozek. Dobrze. No. Myślę, że to będzie git.